Cześć, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o twarogu na sernik, z którego korzystam przeważnie za każdym razem, kiedy decyduję się na upieczenie sernika. To jest twaróg oczywiście na sernik, który co ciekawe nie wymaga mielenia. Jest to twaróg na sernik włoszczowa w takim oto wiaderku. 1 kg takiego twarogu w sklepie zakupicie na moment nagrywania tego filmu. Pewnie gdzieś tam w okolicach kilkunastu złotych. Ja, jak dobrze pamiętam, zakupiłem go za około 14 zł, a zatem cena dość adekwatna do ilości, no i powiem szczerze, również do jakości, z tego względu, że twaróg ten doskonale nadaje się właśnie do przygotowywania sernika. To, co jest istotne, jeżeli chodzi o ten produkt, no to jest to kwestia tego, że jest to twaróg, który bardzo łatwo miesza się z innymi składnikami, co też oczywiście ułatwia przygotowanie takiego sernika. Dodatkowo nadaje się on do pieczenia zarówno takich serników tradycyjnych, jak i również, co po niektórzy wykorzystują go do innych deserów, takich jak Pascha, tak? A zatem sporo różnych zastosowań tego produktu znajdziecie u siebie w kuchni. Generalnie jest to twaróg, którym zgarnia też sporo pozytywnych opinii, między innymi z tego, że jest on bardzo łatwy do użycia, ale również osiąga on niezwykle dobry i smaczny smak oczywiście po przygotowaniu. No i też oczywiście tutaj warto zwrócić uwagę na dość dobry skład, jak i również wartość odżywczą, którą mamy przedstawioną oczywiście z tyłu opakowania. No i teraz tak, jeżeli chodzi o wartość odżywczą, no to jak sami widzicie, jest ona podana w przeliczeniu na 100 gramów. Energia, jak sami widzicie, mamy tutaj 108 kilokalorii, dalej macie tłuszcz 6 gramów, następnie w tym kwasy tłuszczowe 4 gramy, kolejno węglowodany 4,5 grama, w tym cukry 3,5 grama, dalej białko 9 gramów i sól 0,10 gramów. A zatem pod względem wartości odżywczych wygląda to dość nieźle, a jeżeli chodzi o składniki, no to dość proste: mleko pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych, a zatem postawiono tutaj przede wszystkim na prostotę, tak? No ale ta prostota, powiem szczerze, generalnie bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to twaróg bardzo dobry, bardzo dobrze można go wykorzystać właśnie do serników. No i szczerze mówiąc, nigdy jeszcze nie zawiodłem się na tym produkcie, a dość często z niego korzystam. Zawsze przeważnie ten twaróg był dobrej jakości, świeży, no i naprawdę fajnie się z niego korzysta w prosty sposób. Do tego nie wymaga mielenia, tak? A zatem szereg, można to powiedzieć, bardzo, bardzo pozytywnych tutaj zalet i cech ma ten konkretny produkt, tak? No a zatem to by były moje spostrzeżenia. Ja tutaj wystawiam notę wysoką 9,5 na 10, bardzo dobry produkt, dobra cena i przede wszystkim fajne wykorzystanie tego twarogu na sernik. Myślę, że jeżeli planujecie sobie upiec jakiś tam serniczek, no to jak najbardziej warto dodać sobie taki produkt do swojego koszyka. A zatem to była moja opinia na temat tego produktu. Ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń w tym temacie. Napisz o nich w komentarzu pod tym filmem. A tymczasem zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.